Wyniki badań pani Kreczmańskiej. No, dziękuję bardzo, świetnie. Masz chwilę? Tak. No to opowiadaj. Jak Rysiek? Wraca do formy? Ach, i tak, i nie. To znaczy? No, nie można powiedzieć, że jest źle. Ogólnie jest dobrze, ale miał wypadek. Wsiadł ze samochodu, ruszył, jakiś pijak wszedł mu wprost pod koła. Usiądź. No, a to się może zdarzyć każdemu kierowcy. No, tak, ale on kątem oka widział tego człowieka, ale zanim nacisnął na hamulec, było już za późno i ten człowiek był na masce. Rozumiem, że temu pieszemu nic się nie stało. No, na szczęście nie, ale Rysiek podejrzewa, że z jego refleksem nie jest już tak dobrze jak kiedyś. Po wylewie to bardzo prawdopodobne i niestety może już tak zostać. Wiem, do niego też już zaczyna to powoli docierać, a to się wiąże ze zmianą zawodu. A co on na to? Jest przerażony, boi się. Boi się, że nie da sobie rady. Przecież już 9 lat jeździ na taksówce, a w tym czasie w budownictwie bardzo wiele się zmieniło. Wpadnę do niego i pogadam. Ostatnio tyle się działo, nie miałam czasu. Przepraszam. Przecież to oczywiste, Paweł, nie ma o czym mówić. A po południu dzisiaj zastanę was? No ja mam dyżur do wieczora, ale z tego co wiem, Rysiek nigdzie się nie wybiera. Zadzwonię, żeby się upewnić. No, dzięki, pędzę, pa. No.